witajcie kochani w kolejnym odcinku Dobre, bo polskie. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo tę serię lubię i wydaje mi się, że wy również. Dlatego dzisiaj mam dla was kolejnych 5 produktów, które są polskich firm i które bardzo, bardzo lubię używać i uważam, że są warte uwagi. Zacznijmy może od produktów pielęgnacyjnych. To jest krem, który ja wam pokazywałam już przy okazji mojego filmu o pielęgnacji paznokci. I to jest Pharmaceris Lipoprotect regenerujący krem ochronny do rąk. Dlaczego o nim chciałam wspomnieć? Dlatego, że to jest krem, którego ja używam już od jakiegoś czasu, zresztą widać, bo tubka jest dosyć mocno wkręśnięta na noc. Pomimo, że to nie jest krem bardzo, bardzo tłusty, ale jak dla mnie jest bardzo bogaty i faktycznie bardzo regenerujący. Dodatkowo ma bardzo przyjemny, ale delikatny i nienachalny zapach, tak więc moim zdaniem jest fantastyczny i on jest przeznaczony do skóry wrażliwej i alergicznej, dlatego właśnie ten zapach nie jest jakiś taki bardzo nachalny i bardzo mocny, bo jak wiadomo, wszelkie tego typu składniki, jak właśnie jakieś tam dodatkowe uprzyjemniacze zapachu, perfumy i inne ekstrakty zapachowe są dosyć mocno często alergenne. Jejku, mam problem ze słowami dzisiaj. Mam problem ze słowami. Dobra, nieważne. Jak dla mnie produkt fantastyczny, oczywiście jako, że jest to seria dermokosmetyków, to jest on troszeczkę droższy. Natomiast moim zdaniem, jeżeli macie problemy z dłońmi, naprawdę warto w niego zainwestować. Drugim produktem z tej samej jakby grupy, z tej samej rodziny, czyli z produktów wywodzących się z laboratoriów dr Irene Ellis, jest kosmetyk, o którym ja w zeszłym roku chyba robiłam osobny film i osobny test na żywo. To jest Under 20 multifunkcyjny krem BB. Ja do niego teraz wróciłam, ponieważ na dworze jest coraz cieplej i też skończyłam po bardzo długim czasie użytkowania swój krem ten z Holika, który miał jakiś tam ekstrakt ze śluzu ślimaka. I teraz wróciłam właśnie do tego. Za co lubię ten produkt? Przede wszystkim za to, że jako jeden z nielicznych polskich kremów BB ma naprawdę jasny odcień. Jest bardzo delikatny, jest faktycznie taki nawilżający, więc trzeba go oczywiście przypudrować, tym bardziej jeżeli macie tłustą cerę. Ja lubię takie mokre wykończenia, ale nie aż tak mokre jak to, które on mi serwuje. Jednakże uważam, że teraz będzie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o używanie go na co dzień w tych ciepłych miesiącach. Dodatkowo przepięknie pachnie, a to dla mnie zawsze jest dodatkowy plus, jeżeli chodzi o ten kosmetyk. I też nie jest drogi, bo z tego co pamiętam, to on kosztuje w okolicach 15 zł. A ma bardzo dużą pojemność, bo to jest 75 ml, więc będę go używać i używać pewnie jeszcze. Jedynym produktem takim w 100% kolorówkowym, który chciałabym wam pokazać, to jest coś, co ja już kupuję chyba trzeci albo czwarty raz. I to jest eyeliner z Vibo. To jest seria niby wodoodporna, ale ja już wam kiedyś o tym mówiłam, że ona absolutnie wodoodporna nie jest. Zresztą to jest taki odpowiednik tego linera, który był kiedyś po prostu cały czarny i on nie był wodoodporny. I moim zdaniem to jest zupełnie ten sam produkt. Nie wiem, dlaczego nagle stwierdzili, że nazwą go wodoodpornym. I za co ja lubię ten produkt? Przede wszystkim za to, że jest mega tani. On bez promocji kosztuje 8 zł, a ja go kupiłam na tej promocji 49% zniżki, więc już w ogóle dałam za niego 4 zł, może niecałe. A ma przy tym bardzo, bardzo wygodny pędzelek. To jest jeden z nielicznych linerów, który absolutnie nie sprawia mi kłopotu. Dodatkowo ma bardzo fajny, czarny i naprawdę autentycznie czarny kolor. Jego wadą jest oczywiście tona, ale ponieważ kosztuje niedużo, też nie możemy oczekiwać od niego, że będzie absolutnie idealny. Jego wadą jest to, że on po jakimś czasie, jak już jest troszeczkę starszy, to już zaczyna na przykład pod koniec dnia, przynajmniej mnie, ta okolica, którą zrobię sobie tutaj, to skrzydełko wyciągnięte, to on mi się tutaj lubi skruszać, no bo jakby tutaj najbardziej mam ruchomą część powieki, jeżeli tak mogę powiedzieć, no nieważne. W każdym razie tak czy siak, produkt polski, produkt bardzo tani, ale uważam, że fantastyczny i naprawdę
no, pomimo próbowania wielu linerów takich w kałamarzu, zawsze wracam do niego i podejrzewam, że będę zawsze do niego wracać. Kolejny produkt to jest coś, co już mi się kończy i co zużywam już bardzo długo, bo prawie rok z tego, co mi się wydaje. To jest ten jedwabisty eliksir z Joanny z dodatkiem oleju arganowego. Oczywiście tego oleju to tam jest tyle, co kot napłakał, umówmy się. Za co lubię ten produkt? Przede wszystkim za to, że po pierwsze ma wygodne opakowanie, jest bardzo wydajny, przepięknie pachnie i dodatkowo ja go zawsze używam po każdym myciu do właśnie natarcia końcówek włosów, jeżeli mogę tak to ująć. Ja włosów już nie obcinałam półtorej roku. Nie mam problemów z rozdwojonymi końcówkami absolutnie i też mam wrażenie, że jakby używanie tego produktu po każdym myciu ma na to wpływ, bo faktycznie on jakoś może nie tyle odżywia, co troszeczkę zabezpiecza je przed zniszczeniem przez to, że jest to taka bardzo silna bomba silikonowa i troszeczkę jednak daje nam tą warstwę ochronną, przynajmniej mnie się tak wydaje, aczkolwiek ekspertem nie jestem, więc może coś wymyślam. I ostatnim produktem, o którym chciałam wam opowiedzieć, jest coś, co już kiedyś pojawiało się chyba w moich ulubieńcach i to jest peeling do ust pomarańczowy z Patten Wrap. Oczywiście możecie sobie takie peelingi cukrowe zrobić sami, bo na przykład ostatnio Ewa Red Lipstick Monster pokazywała właśnie, jak coś takiego uzyskać. Natomiast ja chyba jestem po pierwsze za dużym leniuchem, po drugie aż tak często, jakbym chciała, tych peelingów nie używam i podejrzewam, że więcej bym tego wszystkiego zmarnowała niż zużyła, ale to jest nieważne w tym momencie. Akurat mam ten peeling, może jeżeli wykończę, bo jeszcze chyba mam jakiś jeden peeling cukrowy, może jeżeli wykończę ten cały arsenał, który posiadam, to też sobie taki swój własny peeling zrobię. A tymczasem bardzo lubię używać tego, to jest właśnie peeling pomarańczowy, on jest oczywiście z naturalnych składników, jadalny. Jedyne, co mnie w nim wkurza, to to, że to peeling jest napisane tak po polsku, tak wiecie, P-I-L-I-N-G. No ale cóż, niech będzie. Ma przepiękny zapach, bardzo fajnie, przez to, że zawiera bardzo dużo olejków w swoim składzie, no to bardzo fajnie też te usta nawilża. Ja jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Z tego, co pamiętam, to on kosztuje około 30 zł bodajże w Sephorze, tak więc pojemność dużo większa niż tych peelingów z Lasha, bo on ma 25 ml. I też widać, że jest dużo większy. Jest jeszcze w wersji kawowej i różanej. O ile różanej nawet nie będę chciała próbować, bo to nie jest moja ulubiona wersja zapachowa, ale o tyle kawowego jeszcze podejrzewam, że kiedyś będę chciała spróbować, tak więc no. I to by było wszystko. Kolejnych 5 produktów. 5 polskich dobrych produktów, które mogłam wam dzisiaj zaprezentować w ramach serii Dobre bo Polskie. Dajcie mi znać, czy jest jeszcze coś, na co powinnam zwrócić uwagę, bo oczywiście ja uwielbiam robić te filmy, tak jak wam mówiłam na początku, przez to, że można też pokazać, że nie wszystko, co jest nasze, jest złe, albo wręcz przeciwnie, żeby nie działać na zasadzie cudze chwalicie, a swego nie znacie. O, taka mądrość ludowa na dziś. Jeżeli wam się podobało, jeżeli lubicie polskie produkty, to poproszę o kciuki w górę. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnych filmikach.